Może i cudów będę jakiś dokonywał, ale jak długo można, tak? Gdy braknie dopalacza, no to wtedy Ben, jako tam Johnson, przestaje biegać 9,5 na 100 metrów, 3 marynoty. A potem niektórzy mają jakieś zawały serca i tak dalej. Więc pytanie jest następujące, czy to jest naturalna rzecz, że my się tak szybko będziemy rozwijali i w związku z tym, czy potrzebujemy do tego dodatkowych zastrzyków pieniądza papierowego, albo już nawet w tej chwili papierowego, tylko elektronicznego, po to, żeby szybciej biegać przez jakiś na krótszym dystansie. Bo na tym polega dowcip, że my uznaliśmy, że co tam 5%, a 10%, a 20% z roku na rok, to dopiero będzie sukces. Tylko, że to jest nienaturalne. A jak coś jest nienaturalne, sprzeczne z naturą A człowieka, B gospodarki, no to wtedy zaczynamy mieć problemy. Bo porozmawiamy z przedsiębiorcami, zwykłymi przedsiębiorcami, takimi, którzy w bilansie patrzą na cashflow. Nie na tamte różne cudaczne kwestie, tylko na zwykły cashflow, bo są przedsiębiorcami, którzy z swojej miesięcznej działalności muszą utrzymać A firmę, B siebie i rodzinę. Tak? Więc jakbyśmy im powiedzieli, słuchajcie, ja tak 5% rocznie, jakbyście się rozwijali. Nie! To by było ekstra. Tak? Więc jeżeli ktoś ludziom zaczął obiecywać, a to zaczęli obiecywać od czasów Keynesa, zwłaszcza jak Keynes się ożenił z tą rosyjską agentką KGB, i wtedy nagle zaczął obiecywać Bóg wie co, politykom, oddajcie im panowanie nad pieniędzmi, a ja pokażę wam, w ogóle kryzysów nie będzie i będzie stały cudowny rozwój, no to ci politycy uznali, no to fantastycznie będzie, bo będziemy mogli swoim wyborcom obiecywać, że będą mieli stały rozwój i tak jedziemy na dopalaczu, no. Jak ten dopalacz zaczyna brakować, a może inaczej, ten dopalacz już, organizm nie reaguje na ten dopalacz, niestety. Ja bardzo dziękuję za bardzo dobrą metaforę. Ponieważ w gospodarce światowej wielu lat jest troszeczkę tak, że nie mamy jednego Bena Johnsona. Mamy Bena Johnsona, później następny biegacz. Problem jest tylko taki, żeby tych biegaczy znaleźć, tym biegaczom pomóc. Czy jest procesem? No, zostań. Na razie może, niechaj będzie to szprycowanie. Natomiast ktoś, żeby mógł tego Bena Johnsona zastąpić. I to jest właśnie problem pod tytułem finansowanie rozwoju. Nie finansowanie na zasadzie okej, będziemy tworzyć gigantyczne zyski z operacji spekulacyjnych. Tu się zupełnie zgadzam. Jeżeli ogląda się dane statystyczne z roku 2008, jeżeli widzi się rynki niepłynne, jakim były rynki zabezpieczeń na derywatach frachtowych, takie derywaty, które zabezpieczają ceny w transporcie morskim, to one nie były wykorzystywane w roku 2008 do zabezpieczania transportu morskiego, tylko do zabezpieczenia pozycji na lądzie. I ich obroty dramatycznie wzrosły, co zresztą miało ten pozytywny wpływ dla operatorów morskich i dla eksporterów, że mogli się łatwiej zabezpieczać na derywatach, na frachty, które do tej pory były praktycznie rynkiem umarłym. No ale z bardzo prostego powodu, dlatego że ropą naftową handluje się najczęściej na morzu. No, tak. Ropa naftowa na tankowcu zmienia właściciela. Są instrumenty, które to pozwalają, istniejące dłużej niż 5 złotych. W związku z tym w gospodarce globalnej. Weksel to samo. Dodajmy jeszcze, że część instrumentów pochodzi z tego parametru. Wiecie Państwo, dlaczego tutaj troszeczkę trzeba pić na siarce? Wiecie Państwo, dlaczego dzisiaj prawnicy mają taki problem ze zrozumieniem weksla? Bo to jest taka trochę takie tłumaczenie pierwszych weksli, które gdzieś tam daleko w Mezopotamii się pojawiły. Dlatego dzisiaj nikt nie ma żadnego pojęcia, co to znaczy sola weksel, tak? I takie pewne inne rzeczy na tym wekslu napisane. No, to taki papier fiducjalny. I kolejna sprawa, to jest właśnie ten kolejny Ben Johnson, to jest ten kolejny biegacz. Ja tutaj, widząc swojego kolegę, z którym dyskutowałem jakiś czas temu na ten temat, zupełnie przy kawie i bez dodatkowej, że powiem, budowni, rozmawiamy się... Audytorium pewnie było. A mówiliśmy o innym ekonomiście austriackim. Miałem do tego nie wracać dzisiaj, ale też mówiliśmy o Schumpeterze. Jest kwestia pod tytułem rozwój, innowacja, nowe technologie, nowe branże. To są ci nowi biegacze.
nowi biegacze, którzy dają szansę tym przedsiębiorcom osiągać może nie 5%, a 4%. Pojawiają się nowe koncerny, pojawiają się nowi odbiorcy, pojawiają się nowi kooperanci, dla których ci ludzie pracujący w malutkich firmach, bo drodzy Państwo, te małe firmy nie żyją same dla siebie. To jest w pewnej mierze, obserwując globalną gospodarkę, żart. Te firmy działają w otoczeniu, a właściwie są otoczeniem dla firm dużych. To te duże firmy dają im przeżyć. W większości przypadków. W związku z tym każdy nowy koncern, każda nowa branża kreuje nowe możliwości rozwojowe. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście będzie 5% wypracowany uczciwie, ciężką pracą, czy to będzie procent 30, ponieważ bank sprzeda dyrektorowi finansowemu opcję, obiecując mu ponad normatywne zyski. I to jest to pytanie. Ale my uciekamy stosunkowo daleko od samego tematu. Bo mówimy o gospodarce, a nie o pieniądze. A nie o pieniądze. Dokładnie. W związku z tym myślę, że patrząc na obecny kryzys i patrząc na tą próbę powrotu do złota, obok prób rzeczywiście podejścia, powiedzielibyśmy, naukowego, czy podejścia takiego bardzo racjonalnego, z którym ja się mogę nie zgadzać, mogę się zgadzać, ale jest to bardzo dobrze, że to się pojawia, jest również coś, co bardzo niepokoi. Otóż część osób, które przedstawia się jako zwolennicy czy Mistrzostwa, czy systemu waluty złotej, czy w ogóle szkoły austriackiej, nie robi tego tylko dlatego, że są zwolennikami szkoły austriackiej, Mistrzostwa i podajemy kolejny ciąg nazwisk, ale są tylko wyłącznie dlatego, że mają otwarte pozycje jego złota. I to pozycje długie. To znaczy, że mają złoto. I teraz, jeżeli udałoby się tworzyć oczekiwanie rynku znowu dotyczące tego, iż złoto w przyszłości będzie tak istotne, że stanie się pieniądzem, to wtedy co zrobią? Pozycje sobie zamkną, podwyższą kursy.